Witam, witam serdecznie. Z tej strony spokojny człowiek. To jest Stalker Czernobyla Oblivion Rose. No i kontynuujemy naszą pyszną zabawę. Ostatnio tutaj walczyliśmy z bandytami, teraz walczymy w ciąg dalszy. Ale giną szmaty. Chyba kogoś tam zabiliśmy, zapisujemy. W takim razie jeszcze jedna szmata poszła. O, 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 jeszcze jedna jest jakaś tutaj. Gdzie to się pojawi, dobra. Pięknie! Pięknie, ostatnio tutaj mordowaliśmy bandytów, mordujemy dalej. Coś tu się tutaj dzieje niedobrego. Widzę po ilościach zgonów na mapce. Ale mi to nie przeszkadza. Oprócz tego, że jestem głodny. I zaczynam się jeść. Znaczy w sensie, że no, to mi to nie przeszkadza. Dobra, zjedzmy sobie coś, bo o, dzisiaj naprawdę obiecana. Zjadłem czy nie mogę zjeść? Co to jest? Co to jest? Co to ten chleb się nie chce zjeść? Zjedz. A, bo to jest... Tak, to jest bread po angielsku. I to jest wyjątkowa opcja chleba, której nie wolno jeść. Dobra, jest kałacha, amunicja. Tu jeszcze trupina leży. Od razu pozdrawiam Serious Sama, jak ogląda ten odcinek, to pozdrawiam cię serdecznie. O, kolejny... Zobaczmy jaki artefakt. A, to jest to. Dobra, tego nie będziemy używać, bo dosyć słabe jest mimo wszystko. Ale dobra, idziemy. Tu będzie trochę jeszcze szczelaniny. Już widzę... Co to? Co to się tam dzieje? No nie wiem. Powiem wam, tu będzie naprawdę strasznie. Na szczęście jest dzień. Uhuhu. Nie podoba mi się to trochę. Zapiszmy. Po lewej jest jakaś gnida. Nie ma. Kontakty, zobaczymy ile jest. Wow! Jest was dużo tutaj. Nie? Za dużo chyba was jest. Frajarcie! Frajarcie! Co tam. A, pozdrawiam Serious Sama i muszę się powiedzieć. O kurwa! Z czego tam napierdzielać? A! Otwarte, zamknięte. Zobaczmy czy. Dobra. A szmat to! Ale dostałem! Dobra, jeszcze mam jedną apteczkę. Dostałem porządnie tutaj ostrą serię, nie zauważyłem śmiecia. Miałem ci powiedzieć, bo wspominałeś mi o tym, że mutantów w podstawce w pewnych nie ma. Nie, są, tylko że ich oczywiście mniej, a tutaj się pojawiają tak jak wiesz. Oto szmato. Dostał, ale jeszcze żyje. Jeszcze żyje i gdzieś tam pobiegł, ale chyba zaraz go dobije. Kurwa, granata rzuca! Szmata! I nie żyje, ale ten granat był mocny. Przytaj, o, jeszcze tu będzie batalia przed MX-18. Powiem wam szczerze, że naprawdę cykam się trochę, jak już pomyślę, że tam będziemy wchodzić i będzie... hordę mu tam... Kto tam wie? Czy może wiedzieć na ten temat? Dobra, zaczynam pieprzyć głupoty. Trochę mnie odwala, dobra, zobaczmy co to było. O, a tu schowek jest chyba. Tylko że on jest oczywiście z drugiej strony, albo w środku. Tu będzie szmata jakaś. Jak sądzicie? Tutaj wspominając jeszcze... Do Serious Sama wracam jeszcze raz. Tak, tu z tej strony, świetnie. O, wódka, o! Zapomniałem wam coś powiedzieć o tym, na ten temat. Tutaj zrobimy takiego challenge'a małego. Dobra, ale może zatem jeszcze dokończę. Tak jak wspominałeś, tutaj pojawiają się misje. Tego w podstawce nie ma i na przykład, dajmy na to na drodze, na zwykłej drodze, potrafią wyskoczyć pijawy, czy inne mutanty, bo ty już spotkałeś pijawę, więc to będzie dla ciebie spoiler nie będzie. Dla ciebie spoiler już nie będzie, ale w podstawce oczywiście też czasami na drodze się pojawią. W niektórych miejscach, nie będę spoilerował, w których mogą się pojawiać.
Ale zdecydowanie rzadziej niż tu. Tutaj mogą być naprawdę w kosmicznych miejscach, tam gdzie nigdy ich nie było, mogą się pojawić pijawki. W podstawce naprawdę bardzo rzadko takie coś się zdarza. Dobra. Mieliśmy zrobić challenge'a ostatnio. Mieliśmy się tutaj. Więc to jest takie do serii sama. A! Jeszcze pozdrawiam serdecznie Alicję. Alicję naprawdę pozdrawiam, bo ona jest bardzo aktywna pod moimi filmami, ale pod Stalkerem bardziej pokazuje, że bardzo interesuje ją tą gra. Naprawdę polecam tą grę. Jeżeli lubisz to, po prostu zagraj. Dobra. Robimy challenge'a. Miałem. No, zdziwiłem się, czemu w ogóle ja tyle ważę. A tutaj te flaszki ważą. 38 flaszek razy pół kilo to jest 18-19 kilo, więc to jest dosyć duża ilość. I na pewno wyrzucimy, myślę, że z 35 wypierdzielimy. No, zmarnujemy alkoholu, no ale cóż. Postanowiłem się upić. Zresztą upiłem się już wcześniej przed nagrywaniem i powiem wam szczerze, jest ciekawie. Ale dobra. W podstawce. Nie dało się upić. Tutaj zobaczymy teraz, czy się da. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście. No i jedziemy. Wszystko wypijemy. I widzicie, jest fajnie, ale jeszcze nie jest tak, jakbyście chcieli. By było, żebyśmy tutaj zezgonowali. Nie zezgonujemy raczej, to jest trochę jeszcze mało smutne. To znaczy troszeczkę smutne. O, jakie efekty! Dobra, przeczytajmy ten save, bo to jest mi raczej zbędne. Teraz musimy wypieprzyć flaszki, bo za dużo ważę. Fajne rzeczy do zebrania w tym laboratorium. Wejście do tego laboratorium. Mam nadzieję, że mi wybaczycie. To ostatnio nie udało się. O tym zapomniałem, więc teraz wyrzuć wszystko. Ło, ho, 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 jak poszła. Dwa, trzy, sześć, dobra. Mam trzy flaszki? Mam. Ile ważę? 68 kilo. Jeszcze mam czas, miejsce na jakiś kombinezon fajny. O kurwa, chodź tutaj, Matalo. Jedna padła, ha. Pięknie się ustrzeliłem. To było sprytne. Czy ktoś tu jest? Jak oni się czają? Czy ja jestem tu, czy mnie tu nie ma? Ile chyba jest? O, już chyba tylko czterech. Czyżbym już zaraz był w X18? Dobra. Wejdziemy w takim razie tutaj. Kocur. Nikogo nie ma? Nikogo nie ma? Nie spodziewają się po mnie tutaj? A tutaj? Dobra. Leżysz i kwiczysz. Tu chyba gościu będzie. Nie ma nikogo? Chyba kontakty? Dwóch? Okej. Ale głupi debil. Kontakty? Dwóch nadal? Dobra. Zanim tam przejdziemy, to jeszcze sobie wejdziemy tutaj. Z tego co wiem, tutaj też powinno być. Nie ma nic. Też myślałem, że tak będzie. O cholernie, nie da się tutaj przejść. O! Dobra, da się. Myślałem, że się nie da wyjść. No ale dobra. Jednak dosyć dobrze znam się na tym stalkerze. Zapiszmy, bo tu jeszcze chyba jest jeden gnój. Oszukałem was. O! 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 Ha! Jak padła, tak. Dobra, lecimy tutaj. Czy coś tu jest? Nie ma nic. Nie no, kiedyś coś tu było naprawdę. Tu będzie coś. Ja? Kolejna dobra sprawa, rzecz. Sprawa. I teraz musi być gdzieś, wyjście stąd jakieś. Jest. Dobra, możemy iść dalej. Czy przeszukać to ciało? Przeszukamy chyba te ciało, bo tutaj trochę leży. Przed tym wejściem do X18 musimy się naprawdę dobrze naszykować. Kontakty, czyli ktoś tu jest. Jest dostępny jeden, ale nie żyje. Dobra, tutaj przeszukamy tutaj tego gościa. O, naprawdę pięknie to wygląda, musicie przyznać.
O! Leki ma. Ten był dobrze wyposażony. Opłacało go się zbierać. Ten miał żarcie. Jeszcze wiem co wyrzucić. Jeszcze muszę wyrzucić te chleby, chyba że one mogą być dosyć drogie. Jeszcze, no dobra, wchodzimy tam. Wchodzimy tam. Tu będzie jeszcze jeden gnoj. Z tego co ja pamiętam. Przyda się na pewno. O cholera. A, tutaj nie ma nic, no tak. Przełączmy na to. Jest tu coś? Wszyscy już nie żyją. Tu nie wiem, czy ktoś nie żyje. O! Dobra, już nie żyją chyba wszyscy. Przejdźmy tutaj. Coś jakbym kogoś słyszał, nie, bo umierał ktoś jeszcze. Amunicja. To jest tutaj? Tak, to jest prawdopodobnie tutaj. My pójdziemy jeszcze tam na górę. Naprawdę bardzo fajne miejsce. Niestety zaraz się to wszystko skończy. Znaczy, skończy. Nic się nie skończy. Obrzyna miał. Na wszelki wypadek. Co tu jest ciekawego? Nic w sumie. Dobra, weźmy tego. O, tu jeszcze nie byłem. Czy byłem? Co tu jest? Co tu może być? W tej części. Uuu, jeszcze znawia się na górę. Fajnie, weźmy tu na tam. Naprawdę lubię odkrywać. O, zaraz mi się to wygląda. Zapiszemy tu. Coś mi tu śmierdzi. Trochę się cykam. Czy ktoś tu jest? Weźmy na górę. Dobra, chyba nic nie ma tutaj. Musimy zejść. Schodzimy na dół. Nic tu nie ma, ale piękna pogoda jest. Wspaniała jest pogoda. No ale zaraz w podziemiach będzie tyle rzeczy do robienia. Psy słyszę. Ale chyba tu nie przyjdą. Dobra, schodzimy na dół. Mogą przyjść czy nie przyjdą? Co to się zmęczyłem już? Gdzie mam wodę? Dobra, wchodzimy do X18. Trochę. O, jest. Tak, przytajmy. Przytajmy. Oj, będzie się działo, powiem wam. Grobo będzie. Takie rzeczy. Takie rzeczy się dzieją. Od razu przełączę się na drugi kombinezon. Zobaczymy. Trzeba by trochę nadrobić. Dobra, weźmy przejść. I weźmy sobie ten od kombinezon. Przejść i idziemy. Co tu się dzieje? Dobra, tu jest zejście na dół. Dobra, na razie tutaj jeszcze nie będziemy schodzić, zobaczymy. Obczajmy sobie to, co tu jest. Nie, to jest to. Aha, to jest wyjście. Czyli musimy zejść na dół. Dobra, bo już zapomniałem. Oj, to będzie grubo. Nie wiem, czy ten dobrze zrobiłem ten kombinezon. Tu nic nie ma. O, na szczęście na początek nic nie ma. Oj. Dobra. Użyjemy tego. Oj, znajdź kod do drzwi. To będzie przerąbane. Powiem wam szczerze, boję się. Cykam się tego. Wiecie się, czego cykam? Żeby skoczy na mnie jakieś cholerne gówno. Jakieś cholerne gówno. Dobra.
To jest tutaj na razie, widzę, że jest czysto i to o, czysto jest, ale jest promieniowanie duże. Może nie tak duże, mamy leków trochę. O! Wow! O tym wspominałem właśnie wcześniej. Tylko, że jeszcze go nie zabiłem. Zabiłem cię, czy cię nie zabiłem, dobra. Nie zabiłem cię. Dobra, i z tego miejsca będą przychodzić kolejni chyba jeszcze. O, cholerny shit. Jeszcze będzie stawał. Dobra, padłeś. Teraz już nie staniesz. Na pewno nie staniesz. Tak, teraz jest zaznaczone, że nie żyje. Żyje! O, jedyna, i on wytrzyma. Weźmy zaraz 100 kul minie, zleci. Nie. Weźmy sobie... Chodź tutaj, szmato głupia. Ale teraz już nie żyjesz. Padłeś? O kurde, to jeszcze jest... Jeszcze jest jeden mutant tutaj, który działa taki... Rzuca w nas różnymi materiałami. Serius Sam, pozdrawiam cię. Jak to oglądasz, serdecznie. I muszę ci powiedzieć, że... To zawsze istnieje, dobra. Nie to. To w podstawce istnieje i teraz dobra. Tu jest gościu. Przeszukajmy go. O kurde! Nie ma snorków? Nie ma snorków? O, ja pierdzielę, ale się cykam tutaj. Ale się ja tutaj cykam, naprawdę, co się tutaj wyprawia? To jeszcze jest nie koniec, to jest dopiero projekt tego chorego shitu. Lubię tych ich do się na się w tym obliwiono z L. I N. A może bez N, będzie lepiej. Może 6. Nie ma pijawek? Zastanawiam się, czy są pijawki, czy ich tutaj nie ma. Znaczy, przepraszam, snorki. Takie główienka, których jeszcze nie widzieliście na pewno. Dobra, o! Tutaj sobie wejdziemy. To jest świetne miejsce, muszę wam powiedzieć. Jedno z których jestem naprawdę zadowolony. O, i tutaj mamy kolejny kombinezon, który żeśmy już wzięli. Mamy tu kombinezon monolitu. Jest to chyba... Doskonały kombinezon, jeszcze lepszy od tego, co mamy teraz. Zobaczmy sami. Oparzenie tu miał 50. Czekajcie, bo zajmuję to. Tak, 50, a ten już będzie miał 50, ale tu porażenie prądem 50, 60, siła uderzenia 50, zadrapanie, promieniowanie, w sumie jest podobny, ale już jest lepszy ten kombinezon, tylko że niestety nie ma na aktywizora, ale będę go nosił. Dalsze części to niestety nie koniec. Dobra, przejdźmy tutaj tu mamy kolejnego kałacha, którego chyba wziąłem, ale nie będę go brał z innego powodu, że mi się nie przyda. Ale to jeszcze nie koniec, kochani. To jeszcze nie koniec. Ja tutaj przeszukuję wszystko, co... Dobra, weźmy sobie to i tutaj mamy takie coś jak to. Dobra, czyli ja już wszystko przeszukałem. No chyba mi troszeczkę czegoś brakuje w tym momencie. Mamy dwa kałachy, zresztą jeden... O kurde, co tu się dzieje teraz? Co tu się dzieje? Czy to jest to, co ja myślę? Oj, będę się tutaj mocno bał. Szczerze mówiąc, tak jak wspominałem wam, nie jest to ciekawa sprawa. Dobra. I tam są snorki! Badafaka, głupia szmato jedna! Która się żyje. O kurde. Chodź tu szmata, chodź! Tu już jedno nie padło, dobra. Okej, okay, zabiłem obydwa. Szmaciarzy, dobra, dwóch szmaciarzy zabiłem. Tylko, że... Krwawie.
Ale to jeszcze nie jest najstraszniejsze. To jeszcze nie jest najstraszniejsze. Najgorsze jest to, że duża ammunition do tego i dobra. Zobaczmy jak to wygląda. Tu jest noc zabity. Koniec gry, kurwa mać. O tym właśnie wspominałem. O tym kurwa wspominałem, że to może się jawić. Ten kurcze nie było. Co tu się dzieje? Dobra, to jest gęgostek, którego muszę zabrać. I już mam dostęp Wspaniale, do drzwi. cieszę się, że Dobra, uzyskałeś wiecie co, dostęp do zapiszmy to poziomu tu. drugiego. Wreszcie dowiesz się, co robimy w Już naszym weźmy dostęp do kolejnego pomieszczenia. laboratorium. Tylko Twój kod teraz. dostępu to 1, 2, Oj, 4, czeka 3. mnie walka z pijawą. Nieprzyjemną pijawą, cholerną pijawą. Co ten gościu jeszcze tu miał? Chyba nic, dobra. Udało się przejść. Tylko pytanie teraz, czy się uda przejść do następnego poziomu. Byłoby fajnie. Byłoby zabawnie, by się udało. Tylko, że tu gdzieś jest. O, dobra, jest. Schodzimy na niżej, schodzimy niżej. Ja sobie może napiszę jeszcze tak, żeby nie było. O, cykam się, cykam się, cykam się, bo to się nie jest koniec. I jeden, dwa, cztery, trzy, jak pamiętam. Dobra. No i dobra, tu się będą działy złe rzeczy. O kurwa! Bardzo złe rzeczy. Dobra, ten gościu już chyba nie żyje. Oj, to jeszcze nie jest koniec. To kurwa! Tu, z dupy! Kurwa! 100 pijaw, kurwa, tutaj w tym budynku jest teraz. Oj, cykam się mocno, naprawdę wytrzymują. Snorki, chuje muje, dobra, gdzie ta szmata? Nie ma jej. Dobra, ale już czuję coś, kurwa, jeszcze gorszego od tych pijawek. O kurwa, to właśnie o tym mowa. O tym mowa, głównie, kurwa, małym. Chodźże tu, szmato. Chodźże tu, szmato, i to jeszcze nie jest koniec. To jeszcze nie jest koniec. Dobra, jedno padło. Broń się zacięła. Jeszcze pijawka przybiegła. Niewiarygodne, co się tu wyprawia. Dobra, jeszcze jeden save. Czytujemy to. I chyba zakończymy ten. Ja już tracę nerwy tutaj. Tracę. I przejdzie to bez szwanku. Bez szwanku. To ja polecam. To ja polecam. To ja daję. Naprawdę dużo więcej niż 10 zł. O jej, 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 jej. Wstawiam flaszkę, jeżeli ktoś będzie. O, pijerstwa. Dobra. Weźmy sobie może to. Spróbujemy tak szybko zabić tego hamidła. Tylko, że jest ta cholerna pijawa, ta cholerna pijawa jest. Jeszcze raz, padaj szmato, padaj, dlaczego to nie pada? Tak, 10 pijaw. Dobra, kończymy ten odcinek. Postaram się to przejść w następnym odcinku. Dzięki serdecznie za oglądanie tego odcinka. Trzymajcie się słodko, cześć!